widzicie, cykliści wyjechali. Zresztą to tu jest bardzo popularny teren do szosowców. No to drugie podejście do rozpoczęcia tej rajdy w sensie filmowym. Witam ponownie. Dzisiaj jest 13 listopada 2022, niedziela. Jak widzicie, trochę to wszystko słabo widać. Mgła, wilgotność dość sporo. No i tylko jeden stopień na plusie. Wcale cykliści już jeżdżą, więc czym i obych miał nie jechać. Będzie cieplej w ciągu dnia. A więc ja mam pod tą jaklą jeszcze Westa, bo jakże zgodą na filmie z 11 listopada rano mi troszkę wypiździło i to dość fest, ale dzisiaj jest zimniej jeszcze. A jeszcze czekają mnie przecież rajzy do i z roboty i to będą rajzy prawdopodobnie do końca grudnia. To będzie jazda. Jeden co ze mną jeździ na kole już się wyłomał, już zrezygnował. On już będzie autem jeździł. Bo to za zima do niego. Kaj dzisiaj jadymy? Szczerze powiedziawszy, jest plan, żeby jechać. O, następny cykl. I super, jeżdżą, jeżdżą. No i to jest piękne. Widzicie, jakie warunki, a ludzie na rowery jadą. Ja pierdzielę, ale jest mgła. Chociaż zbywało gorzej. O, tutaj będzie dosyć sporo mgła, bo jakieś 2-3 km stąd mamy Zalew Goczałkowicki, Jezioro Goczałkowickie. A fakt tym, że jeszcze te temperatury po południu są powyżej 10 stopni, a w nocy spadek o 10 stopni, no i z tego powodu są też mgły. Tak zwany zgniły wyż nad Polską robi takie właśnie zjawiska. Typowo jesienna i pogoda. Tam strzelają na strzelnicy, my już są w chybiu. A więc dobra, nie zanudzą, bo z moją gotką to niektórzy gadają, że filmy są za długie. Czasami się trafią ponad godzinne. Ten pewnie też będzie taki. Ale jako zimą co robić długie jesienne wieczory, to wyjątkowo zezwalam na siedzenie i oglądanie moich filmów. Ale nie zmuszę. No to już mamy Zabłocie. Jak widzicie, mgła nie ustępuje. A nie chcą mi dzisiaj mierzyć. Mamy koło podstawówki w Zabłociu. Cisnęmy dalej, trochę jest ruch, ale to pewnie głównie z tego powodu, że też ludzie idą do kościoła, więc pewnie temu jest taki ruch na tej drodze. Bo zarówno w Chybiu, jak i w Zabłociu było widać, że ludzie szli i jechali do kościoła. Co oczywiście, ja wiem, że tam cenikierzy się tam wypowiadają na tematy kościoła niezbyt przychylnie. Jeden taki idiota znalazł się także i pod moim filmem o Wadowicach, który jednoznacznie określił w tym komentarzu, co myśli na temat
kościoła, uznał, że to są zabobony i w ogóle bardzo ostro wszystkich wierzących skrytykował, wręcz zgnoił. Dlatego Roba usunął ten komentarz, bo u mnie nie ma miejsca na jakąkolwiek mowę nienawiści. Tak więc, jeżeli ktoś będzie szerzył jakieś takie głupoty, no to niestety informuję go, że czytam komentarze, że jest cenzura, więc komentujcie ile wlezie, ale ja to i tak usunę. Moje komentarze mają dotyczyć tylko i wyłącznie filmu, a nie jakiś tam pierdół wymyślonych przez kogokolwiek i powielanych też przez kogokolwiek. Więc rowerowo-narciarski świat nie jest po to, żeby dzielić ludzi, ale po to, żeby łączyć. No tutaj mamy pomnik w strumieniu ofiarom hitleryzmu. Społeczeństwo Strumienia i okolicy. Widać, że są poskładane kwiatki. No, wszystko związane chociażby z Dniem Niepodległości. Biało-czerwone. Trzeba pamiętać też o przeszłości, o tych, którzy zginęli za nasz kraj i za nasz region. No to znajduje się na prusko-austriackiej granicy państwowej. Oczywiście dawnej granicy. Na tak zwanym trakcie cesarsko-pruskim między Strumieniem a Pawłowicami. O, tu jest gładko, ślisko, mokro, więc nie ryzykuję. Jest słup graniczny po prawej stronie. Teraz widzicie, granica idzie tak jak ta grobla. A więc temat rzeka u mnie. Jakiś kretyn, tu nawet data napisał 9 czerwca 22, że tu ktoś był. No, słup się nam zaczyna rozpadać, kurczę, coś się mu dzieje, ale mam nadzieję, że... Dobra, to co, jadymy tędy? A przejadę się tędy. Mamy kolejny słupek prusko-austriacki. Generalnie rzecz biorąc, ja tu kiedyś jechał, to tu znalazłeś jakiś hałas, ale to rozrzech go widział, więc tej razy już go nie było. Jest on nagrany na filmie, także jeżeli ktoś chce, to niech se poszuka. Następny słupek. Wiska austriacki. Nie będę już im robił zdjęć. Na razie, bo tu już ta granica tak fotografowana, że już po prostu by to tak wyglądało o absurd. No, tutaj tu ten hałas po lewej stronie był. Jadę w kierunku Studzionki. No i mamy tak zwaną Dębina. Miejsce odpoczynku do rowerzystów. A tu mamy jakiś zakaz. Kurczę. O, to się... A nie. Po prostu spróchniało już to. I niestety się zawaliła ławka. A ja już myślał, że ktoś to zdemolował. Słuchajcie, jest tutaj zakaz ruchu. No ale myślę, że w niedzielę nikt tutaj nie będzie nic pracował. Wiem, że robią jakąś drogę. Już tutaj się złapali na czymś takim z Mariolą, z moją siostrą, że jechaliśmy dookoła zapory. Zresztą to jest też z tego roku film nagrany, nie tak dawno zresztą,
wrzesień, październik, więc tak to było. Myślę, byłoby kopane dość kwestii, żebyśmy się znaleźli w jakimś błocie. A tu widzę, że... Aha! Że tu się asfalt pojawił, szanowni państwo. A więc... dobra informacja. No my tutaj na trakcie cesarsko-królewskim pojawił się nam asfalt. A więc w zasadzie to nie wiem po co, bo tutaj żadnej chałup nie ma. Druga jest między polami, a jest asfalt zrobiony. No. Shooter by może i wystarczył, ale jak zrobili, to dobra, zrobili, nie narzekajmy. No. Dobrze, że zrobili. Bo kryzys jest. Strum będą wyłączać w nocy. U nas w gminie. Oczywiście na lampy, nie? Znaczy nie tylko u nas w gminie, bo to w większości tak będzie gmin w Polsce. Chociaż w zasadzie to takiego pioruna tam się kajsiło, północy ma świecić. Tak, od północy do 4 rano. To będzie cima, to mało kto łazi, to może trzeba być nawet wyłączone w ciągu roku całego. Ktoś powie, no ale złodzieje będą kasować. Jak jest dobry złodziej, to za dnia kradnie nawet. Zresztą coś o tym wiem. Też taką wizytę, że miał. Na szczęście nic nie ukradli. Dobra. Jedziemy dalej. Generalnie historia jest taka, że asfalt się kończy na skrzyżowaniu ze Szutrówką. Tu wygląda na to, że się nic nie dzieje na tej drodze. A więc moim zdaniem wyrzucenie pieniędzy trochę, bo jeżeli już robić, to tu powinni zrobić, chociaż jakieś koliki są pobite. Widzę, także jakieś koliki tutaj są, ale żółte jakieś rurki wbite. Ja nie wiem, czy to tu będą robić, czy nie. Ale robić taki kąszczek drugi, w dodatku kajniba, chałupów, same pola i początek i koniec tej asfaltówki jest na takiej drodze szutrowej. No absurd moim zdaniem, ale no, rowerzystów może i lepiej, no bo, ale ja nie rozumiem takiej polityki. Jeżeli już robić, to tę drogę by też trzeba było zrobić, tu są chałupy, żeby taki kunszczek drugi asfaltować między szutrami. Nie rozumiem, to bardziej by ten asfalt się tutaj przydał, przy tych chałupach. No ale kryzys moment, pieniędzy nie ma. No to macie taki efekt. Ale nie narzekajmy, dużo zrobimy. W Pawłowicach sam widzicie po prawej stronie buroki, albo też tu dodają świetla. Bardziej na buroki cukrowe tak dodają. Dodają, że nie ma cukru, a tu całe tabuny buroków leżą, cała hołda, żeby tego nie bierę. Jak ktoś nie ma cukru, to przyjedźcie do Pawłowic, koło Glajzy, koło Sztrek, Glajzy, Glajzy to nie, Sztreka bardziej jest, albo Bana, w kierunku Żor. Także możecie sobie przyjechać tutaj cugiem i sobie wziąć do siatki i nazbierać mu się cukier. A mgła nie odpuszczo, tam zajechałem trochę przez Studionka obrzeżami. Tam wydawało się, że to już będzie się przeżyrać ta klara przez tą mgła, ale nic z tego. To tak chyba przestało rańka będzie. Bardziej tak mrocznie. Ale to jest jesień. 13 listopada. Także jeśli
chodzi o zabobony, no to wiem, co tam napisał pod tym filmem o wadowicach, o zabobunach, to niech się sam zastanowi nad swoimi zabobunami. Dobra, ale ta je teraz mu jechać. Chyba tam. Powinna być plesówka tutaj w tej okolicy. Ja, i to ja wjechał na plesówkę. No i ta plesówka powinna mnie tam tutaj się zakłócić. W tym raju, tutaj chcę jechać. Jakieś szyby wentylacyjne z gruby. Kniówek. Ja nie wiem, kto ją jechać. A tam pisało zakaz fotografowania, ale nie pisało, że zakaz filmowania. Nie wiem, czy to widzicie, ale taki ten dym, co idzie z tego pola, mgła spierdzielo. O, jak to leci. Kurczę. Mgła spierdzielo. Robi się chyba jasno. Bardziej. Aj, nie jechałeś tutaj nigdy tą drogą. Tutaj w kierunku Warszawic. Jakoś taką fajną aleja się tu zrobiła. No to jest zasadniczo. Nie próbował się nim. Ale zajadę. To jest w kierunku Warszawic. Siostra się też wybierała. No też tak na rajza pojechała. Nie wiem, tutaj. Pierunie, ale straszy, nie? Straszy, siedzą w tej kukurzycy te ptoki. No podjechał i oni naraz się zrywają i straszą. Chociaż słuchajcie, co do tej kukurzycy, to jest też takie śląskie słowo majs. Ale u nas bardziej się go do kukurzyca. Majs to już bardziej takie niemieckie słowo, ale też Ślązoki tak dodają. Jak ktoś nie wie, to niech ogląda taki kanał Śląsko Rajza. Tam jeździ taki facet takim garbusem i opowiadał o Śląsku i po Śląsku godo. No, także polecam kanał Śląsko Rajza. To się nazywa. Nie jeździ na kole, no jeździ autem. A jakby tak jeździł na kole, to by mu się też nic nie stało. Nie? No, dobra. A więc, czy to jest kukurydza, czy majs? Landschaftu dzisiaj nie ma, bo też gadają Ślązoki, że widoku nie ma, czyli Landschaftu. Landschaft to już bardziej tak z niemieckiego brzmi. No i teraz zaś jest ta kogodka, czy śląski to jest gwara, czy język. No. Mając na uwadze teraz to maj te różnice, jakie są w tych regionach Górnego Śląska, to bardziej bym się opowiadał jednak, że to jest język. Bo język się dzieli na gwary, a gwara na gwary się nie dzieli. Nie dzieli. Też powie, ale są jeszcze narzecza. No, ale narzecze to jest gwara przecież. Tak więc bardziej by to opanowało za językiem śląskim, bo w Katowicach troszkę inaczej rządzą, gadają. O, rządzą. Rządzą to też w Beskidzie Śląskim. A rządzić to znaczy gadać, czyli mówić. Mówiąc językiem literackim, którego uczyliśmy się w szkołach, no to mówić to po śląsku jest gadać, a w okolicach Beskidu Śląskiego rządzić. Chociaż
też jest takie słowo padać. Padać, czyli opowiadać bardziej tak. A on mi padał, że tam straszy, nie? Czyli opowiadał mi, że Kaj się straszy. Także no te różnice regionalne w tym języku świadczą o tym, że to jest jednak język, a nie gwara. Ale grunt, że wszyscy go dają po naszym. Ja wiem, że święto niepodległości, że Ślązoki to tam różnie do tego podchodzą, do tego święta niepodległości, gadają, że to nie ma ich fajer. Fajer to też fajrować, czyli świętować. Chociaż fajer to bardziej po śląsku jest ogień. Ale tak jak godą, to są takie regionalne różnice w tym języku śląskim, których ja są czasem nawet nie rozumiem. Bo to nie jest tak, że roba zna całkowicie wszystkie gotki śląskie. Tak nie jest. U mnie to jest bardziej pomieszane, pochylane. Gotka ta górnośląsko z rejonu Jastrzębio z tą gotką cieszyńską. Z racji tego, że ja mieszkam na Śląsku Cieszyńskim. To jest ta tajla śląska, która była przy Habsburgach. O czym świadczy oczywiście granica prusko-austriacka. O której my na moim kanale wiele razy gadali, gadamy i gadać będziemy i już niedługo wracamy na ten temat. Dobra, a Kajo je? Kaj się żeś wyjechał. I co jest tutaj bardzo fajne, to jest tu ścieżka rowerowa. Ja ginął, wjechałeś na teren żur i się spierniczyła droga. Jakiś czarny szlak rowerowy tu jest. Ale dosłownie droga fatalna. Nie wiadomo, czy to asfalt, czy szlak. Cel. Was baranie. Włączyłem się nawigację, żeby wjechać do samego centrum tego lasu. Ponoć, że są tam jakieś wały cysterskie. Chciałbym to uwidzieć. Za 400 metrów skręć w prawo. Zdaje się to tak przeżyrać ta mgła. Ale droga fatalna. Więcej łatów niż asfaltu. No rower jeżdża. Taki drugi jeszcze u nas. Zamiast to tak kleić, to by już nowy asfalt zrobili. To tam w polach kurczę robił, ma tu taki syf. Jechałeś do lasu Baraniok. Słuchajcie, las wito mnie takimi oto potężnymi dwoma dębami. Ten tu będzie miał fez obwód. Pomnik przyrody oczywiście, ale jest potężny. Naprawdę, ta siódemka. A tutaj mamy następny pomnik przyrody, ale już niestety bez korony, jakby to powiedzieć. Szkoda, żeby jeszcze odżył, to by było fajnie, ale to wygląda na to, że to jest suche. Ale tamten jest ogromny, potężny. Uwaga, polowanie, aha. Droga leśna. Trzy. Nie dotyczy rowerów? Tak jest, nie dotyczy rowerów, teren monitorowany, nadleśnictwo Rybnik. Słuchajcie, wjeżdżamy do lasu, o którym krążą niesamowite legendy.
A mianowicie krążą takie legendy w sensie takim, że ten, kto wjedzie do tego lasu, to nie ma gwarancji, że z niego wyjedzie żywy. Więc musimy się rozglądać, bo historie naprawdę są tutaj niewiarygodne. Nawet chcę jechać do centrum lasu, ale nawet tutaj bym powiedział, że o morderstwa tutaj chodzi. Ponoć kiedyś tu było też torfowisko i do tego torfowiska wabiły ludzi jakieś świetliki. Słuchajcie, o ile... Kurczę, ale się tu zima zrobiło. No, zrobiło się tu trochę zima, ale te świetliki ponoć wabiły ludzi na torfowisko i przez to ci ludzie tutaj ginęli. No i jeśli chodzi o ginięcie ludzi, no to jest jedna historia, która jest potwierdzona faktami autentycznymi, słuchajcie. Jakiś 6 lat temu poszedł se tu chłop na grzyby, 68 roków miał. No i żywy z tego lasu nie wyszedł. Został tutaj martwy jakiś i znaleziony właśnie w tym rejonie. W rejonie granicy Żor i Warszowic. Więc naprawdę niewiarygodne historie. Ale ta jedna z 2016 roku jest jak najbardziej oparta na faktach autentycznych. Jest też druga historia związana właśnie z tymi wałami cysterskimi. Jest to nagrane na YouTubie, kanał niejakiego Odyna, o tym, że on tam chodził z tym wykrywaczem metali, że podobno ta ziemia, która tutaj jest, to co zabiera tych ludzi, różne przedmioty, że ona po jakimś czasie to oddaje. No i historia jest taka, że w czasie nagrywania filmu temu facetowi pokazała się jakoś postać. To bardziej jest niewiarygodne, to stało się to w dzień. A więc jest to tak prawdopodobnie ta sama pora, co ja tu jestem. A więc jeżeli jakieś postacie się tu będą ukazywały mi, bo wiecie, że Roba jest bardzo sceptyczny co do tego typu rzeczy, no to mamy naprawdę szansę na niewiarygodny dreszczyk emocji. Co ciekawe, to nagranie z tą postacią, ta postać nie jest tak dobrze widoczna na nim, bo to tam niby coś tam między drzewami jest. A to człowiek jakiś, gdzie? Między drzewami jakaś ta postać jest, nie, a ludzie chodzą, tacy ludzie. I ona jest ubrana cało na czarno. Oczywiście w kwestii nagrania tej postaci, to ja tutaj jednak jestem bardzo sceptyczny, bo nie widać tego dokładnie, to widać z jakiejś tam odległości dopiero. Co ciekawe, potem była tutaj ekipa PPTV, za 200 metrów, czyli skręć w prawo. Dokładnie ci sami, co byli w Czarkowie. I jeden z tych gości opowiadał tutaj, że on tu był, łaził po tym lesie, niby godał z jakimiś istotami z nie tego świata. I te istoty mu powiedziały, że ma stąd uciekać. Czemu ma stąd uciekać? Skręć w prawo. Bo jeżeli nie ucieknie, to zginie. Co się dziwnie okazuje, jak on już bierze się z tego lasu, to nagle i niespodziewanie
podjeżdżają dwa auta i zaczynają tego faceta po prostu szukać. Za 200 metrów skręć w lewo. Tak więc no, robi się trochę tak mrocznie, taką mgiełka, las gęstnieje, więc 500 metrów, czułość wnoszenia. Robi się ciekawie. No, jedzie auto. O, 3 auta. Kurczę. Można się zamordować. Jeśli chodzi o to zamordowanie, no to faktycznie nie wieźli ciała, ale zwierzyny na szczęście. Skręć w lewo, ale to się nie da skręcić w lewo. A tu. Dobrze, to skręcimy w lewo. O, robi się coraz to bardziej dziewiczo. Za 300 metrów. Dotrzesz do miejsca docelowego. Aha, czyli jesteśmy praktycznie w centrum tego lasu. No, widok wywożonych ciał z lasu, w którym krążą takie legendy. Naprawdę jest mega. Ale czy cokolwiek się tu wydarzy dziwnego, no tam jest taki ciemniejszy ten las. Tam uda się dotrzeć, bo las baraniów podobno jest nawiedzony. Ale rzeczywiście zima się tu zrobiło. Average power of the last 5 minuty 64 W. Świetlików żadnych nie widzę. No. Nieźle. Oby w Czarnolesiu był. Powiem wam, że takie dziwne uczucie tutaj jest. No i ta jest to centrum tego lasu. Średnia na ostatni kilometr wyniosła był 11,3 km na godzinę. Czas trwania ostatniego kilometra było 5 minut 18 sekund 30 km. Widzicie, równe 30 km od chałupy. Jesteś na miejscu. A więc jest torfowisko, kurczę. Robi się ciekawie. Po prawej stronie mamy istnieje torfowisko. 6%. Ale akcja. Wow. No, co ciekawe, chyba mamy wały. Minus 5%. O, jest granica działu leśnego. A, jest wał. A więc to są te wały. 291 granica działu leśnego. Wał idzie tu. Jest jakoś dróżka. Nigdzie nie prowadzi. Powiem wam tak, że dziwne wrażenia, ale ja tu nic takiego nie widzę. Za 50 metrów skręć w lewo. Słuchajcie, jest taka sytuacja, opuszczamy za niedługo ten las. Siostra moja zadzwoniła, że spotkała, uwaga, szakala. Szakal psychocyklist.
Nie, poznała go, że jest w Żorach, a więc cisnęmy. Do Twin Peaks w Żorach. Za 600 metrów skręć w lewo. A więc to są pierdoły o tym nawiedzeniu lasu. Moim zdaniem wyssane z palca. Byłem w samym centrum tego lasa. Żadnych istot nie widziałem. Żadnych duchów. A więc kolejny raz farmazony. Co do śmierci tego faceta, oczywiście są to fakty. Ale co do nagrań duchów, jak najbardziej pierdoły. Dobra. Cisnymy. Twin Peaks. W Żorach. Siódka tutaj się jest podobnie. Skręć w prawo. Następnie dotrzesz do miejsca docelowego. A, widzę jej auto. Jesteś na miejscu. Power of the last 5 minut 100 watt. Jesteś na miejscu. Z tego, że je na miejscu, jak to... Kilometr wyniosła był 15,3 km na godzinę. Czas trwania ostatniego kilometra było 3 minuty 54 sekundy. Średnia na ostatni kilometr wyniosła był 11,0 km na godzinę. Czas trwania ostatniego kilometra było 5 minuty 26 sekundy. Jada tutaj się na Szczelnica. Dębina. 30%. Niby kasi. O, coś się strzeliło. A nic nie zabiło. O, strzelają. Wierzę, kasi niedaleko. Jest kasi ta Szczelnica. Kurde, tajer się tu strzelił. 6%. Nie. Tu pozabijają. A. Korzyńska. Nieupoważniony jest tym zbroniony. A! Co? Kto strzelał? No. Nie wiem, co tym strzelam. A to tu dość fajne miejsce jest. No. Dębina.
Na tym skrzyżowaniu ze znowu podskoczy? Niechaj się na dwupasmówkę wyprowadziło. A, to już zleje to. Leśnictwa Rybnik, no? No. Jak? Było. Co ty się koczytają? Co? Ty się koczytają. No. Ja se mam zamiar tam jechać. Będę się pytać, chłopak. No, żyj. Mam zamiar jechać tam i właśnie w kierunku Ramczy. Jademy dalej. Ciepie. Utrata połączenia GPS 6%. Jademy dalej. Ponownie powiązane połączenie GPS. Dumy szakalowi spokój, bo to jest łono. Nie chcę poszczylo. Szakal szczylo. Kurde, no. Zamienił rajzy na szczyleni. A gościu... No dobrze, no. Dobra, no to idziemy wzorem niejakiego szakala, którego my spotkali na trasie. On jeździł po autobanach, po dwupasmówkach, no to musimy się też wtopić w takie tłumy. Krajowo 81. One są w Włoszczycach. Szukamy jakiegoś przejazdu na drugą stronę, ale na razie to widzę na zakręt i zero przejścia. Mamy tutaj kościół Trójcy Przenajświętszej. Drewniany kościół. Ratuj Twoją duszę. Misje święte. Nie dla CPK. Drzewiany kościół. Bardzo fajnie zachowany. I w Orzeszu już. Zobaczcie, o kurde, ale tu słup pomalowali, prawie wózko w panach. Normalnie jakiś fanatyk Rosji chyba tu jest. Wielbiciel Putina. Stare budynki. Górny Śląsk. Ktoś napisał. I sztreka. OBB. Jakieś niemieckie wagony były. Orzesze Jaśkowice. Niedaleko znajduje się to słynne skrzyżowanie torów, które było kiedyś skrzyżowaniem torów pod kątem prostym. Rowerowym. Zazie Żabka, no.
są lasy w okolicach Bełku. Ramża tak zwano. Jakiś tu powinien być ten radar, gdzie tu już pora lot nie był. On powinien być jakiś po lewej stronie. A to są słupy. Chodnik do napięcia. Więc go tutaj będzie pokazywało. Pół czwartej, kurde, chyba się będzie ćma robić. No, ale transport samochodowy będzie mieć to. Normalnie jakbyś na kole wracał, to byś tu nie przyjechał. Jakiś biegacz. No jest tu sztajfa. Żabce mnie zjedli kebaba w Orzeszu. Herbatę ciepłą popili. Albo jak ty woli tyjem. Herbata to po śląsku tej. Mamy radar. Jest po lewej stronie. Mamy meteoradar Ramża. Czyli tutaj dowiadujemy się, jaka jest pogoda. No i między innymi w naszym regionie. Jakość wiatra jest zrobiona przy tym. Nawet czy tu siedzi. Radar meteorologiczny, Ramża. Aha. Nie widzisz. Jaki ma zasięg? Od 1995 roku. Zasięg do 250 km. Aha. Prognoza opadu z wyprzedzeniem od 2 do 6 godzin. No proszę, 250 km. Meteorologiczna stacja radarowa Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, oddział w Katowicach. A tu mamy jakiś punkt odpoczynkowy. Ale... Aha, tu jest zasilanie tej strumy. Jest radar, ale... tej kuli nie widać. Dobra. Jest tam taka kula, choćby futbolowo. Choćby bala, nie? Ale jest. Gdzieś tam nawet tak jakby jakiś dźwięk był. Ramża. Co by to było? No tak na to wygląda, to jest jakoś budowla. Dziwna sprawa trochę.
żeby tam mogło być. Znaczy jest też ten obszar warowny, ale... No, myślę, że dalej to popatrzę. Prawdopodobnie coś tu pod nami jest. Nasyp. Takie górki. Czy tu pod nami nie ma jakichś pomieszczeń? No. Ukrytych. I to będzie tu, widzisz? Ten teren to tu będzie. Ja myślę, że tu coś pod nami jest. No. Jakiś korytarz, jakiś schron albo coś. I tu jest po prostu wjazd. Dziwna sprawa. Trzeba będzie kiedy przyjechać, czyli za jakieś 10 lat i obadać. No my to tak mówimy, że przyjadziemy, obadamy, a potem 10 lat będziemy. Zaś trafimy przypadkiem. Dalej nie wiemy, co to jest. W totalnym zadupiu okolicy Rybnika kierujemy się na Polowice. Jakiś zapomniany teren w ogóle. Lasy, łąki i pojedyncze chałupy. I mgła zaś. Ale niestety. No tak to mamy dzisiaj. Od Falowic jademy tą samą trasą, co my jechali tam. W lewo i w lewo. W lewo i w lewo, aha. I w lewo. Wręcz. W prawo? Ale tu się nie da w prawo. Ci lasy, koło żor. Ci ma mgła. I co? Weźmy są kajś pod żorami. Widzimy już zjawiska paranormalne. Wyobraźnia działo. Tu jeszcze trochę trzeba jechać. Się kończy nasza rajza, a więc można powiedzieć, że rajza się udała. Nieplanowana moja wizyta tutaj. Niczymcie się i do zaś.